W miniony poniedziałek w Darłowie, Łebie, Ustce, Władysławowie i Kołobrzegu armatorzy kutrów wędkarskich zorganizowali protest polegający na blokowaniu portów. Jednostki, które do tej pory pływały z wędkarzami na dorsze, nie nadają się do prowadzenia połowów rekreacyjnych innych ryb. Armatorzy z dnia na dzień decyzją polityczną zostali pozbawieni możliwości prowadzenia swojej działalności gospodarczej. O decyzji o zamknięciu Bałtyku dowiedzieliśmy się z dniem 1 października, chociaż podobno ministerstwo wiedziało już od dawna, że taka decyzja zostanie podjęta. Nie powzięło żadnych środków zaradczych i teraz mamy dylemat. Czy opłacić postojowe, czy karmić własne dzieci? Nie, wykarmię swoją rodzinę, przyjdzie komornik, pozajmuje mi jednostki, pozajmuje mi za chwilę dom. Sytuacja jest tragiczna i nie wiemy co dalej. Armatorzy protestują, gdyż pomimo podobnych kosztów jak rybacy, ich działalność nie została ujęta w funduszu rybackim, a co za tym idzie, nie mogą liczyć na dopłaty czy możliwość skasowania jednostek na preferencyjnych zasadach. Przy powstawaniu zakazu powstał niepubliczny dokument, który podpisały wszystkie kraje nadbałtyckie, w tym Polska, o łagodzeniu skutków ekonomiczno-społecznych kryzysu, który musi nastąpić w tej sytuacji. No i mamy, efekt taki mamy, czyli nasz kraj się nie wiązuje pod tym, co sam podpisał. Wędkarstwo morskie w Polsce do tej pory było prężnie rozwijającą się branżą. Wielu armatorów brało kredyty lub inwestowało dorobek życia w zakup i niezbędne przyróbki kutrów wędkarskich. Moja sytuacja jest bardzo ciężka. Ja mam na utrzymaniu 4 dzieci, ja mam na utrzymaniu mieszkanie, na utrzymaniu zostaje mi statek, mam kredyty, tak, bo żeby kupić statek musiałam wziąć kredyt, bo oczywiście no skąd takie pieniądze nagle z nieba, nic nie spada. I teraz co ja mam zrobić? Nie mam kompletnie od pierwszego nic, oprócz tego tylko... straciłaś sklep przez ten zakaz, miałam tak? sklep. Do 8 miesiąca ciąży chodziłam do sklepu. Wstawałam o 3 rano, żeby go otworzyć, żeby o 6 rano poszły statki, żeby wędkarze mogli kupić to, co im brakuje, tak? I człowiek tam codziennie chodził, jak tylko były wyjścia. I teraz stoją, wiszą puste półki, wiszą puste haki, bo tam z tego sklepu nie ma nic. I ja nie mam ani sklepu, ani statku, od pierwszego nie mam żadnego zarobku, kompletnie. Często jednostka wędkarska to typowy rodzinny interes. Armatorzy są załamani, gdyż wiązali swoją przyszłość z pracą na morzu, a ich dzieci szkolą się, by pracować na rodzinnej jednostce. Mój syn poszedł do szkoły morskiej do Darłowa, tak? Jest na drugim roku, teraz już jest w technikum i uczy się jako mechanik okrętowy. I myśmy się cieszyli, że on będzie mógł tutaj z moim teściem, bo teściu u mnie na statku pracuje, pomaga mi bardzo dużo w ogóle. I ja myślałam, że weźmie go do tej maszyny, będzie mógł z nim pływać. Byłam taka dumna, taka szczęśliwa, że w końcu miał w sezonie odbywać praktyki. I teraz gdzie te praktyki odbędzie? W Polsce stacjonuje około 200 jednostek wędkarskich, w tym ponad 100 dużych, które na swój pokład zabierały do 24 osób. Zdajemy sobie sprawę z tego, że docelowo czeka nas bankructwo, ale to bankructwo obciąży nie tylko nas, ale wręcz nasze dzieci, tak? Bo długi zostaną scedowane na moje dzieci, więc jesteśmy mocno zdesperowani, sami nie wiemy co dalej robić. Mniej więcej 600-700 rodzin, które z dniem 1 stycznia zostają pozbawione środków do życia. Armatorzy corocznie przeznaczali pokaźne kwoty na inwestycje i modernizację jednostek, by sprostać wciąż rosnącym wymaganiom wędkarzy morskich. Nasz majątek to jest skutek wieloletniej pracy, tak? Ciężkiej, tak? Ja akurat poinwestowałem parę lat temu, sam sprzęt nawigacyjny to było 160 tysięcy złotych. I tak każdego to dotyczy. Samo wyjście jednostki na slip to jest ponad 1000 zł. Może się tak okazać, że ja za zoomowanie jeszcze jednostki będę musiał dopłacić ze swoich pieniędzy. Miesięczny koszt związany z postojem w porcie to około 1000 zł na jednostkę plus koszty związane z utrzymaniem załogi i bieżące remonty. Armatorów nie stać na kilkuletni postój w porcie. Jestem armatorem jednostki Haller. Wszystkie opłaty ponoszę ja, każdy gum, każdy PRS, wszystkie przeglądy. Muszę tu przyjechać, muszę zostawić dzieci albo wziąć dzieci na plecy. My musimy mieć co roku tratwy, które kosztują kilka tysięcy, musimy mieć pozwolenia, wszystkie pracownicy muszą iść na szkolenia BHP, na PBOŚ, na wszystko. I dlaczego teraz ktoś nas zostawia bez złotówki? My błagamy po prostu, żeby ktoś się ocknął, obudził, bo nam się wydaje, że to jest jakiś głupi kawał, jakiś głupi sen, że ktoś tak mógł z nami postąpić. To jest niemożliwe. W ocenie armatorów zakaz połowu dorsza nic nie da. Dodatkowo w przyszłości na obecnie najlepszych łowiskach mają powstać elektrownie wiatrowe, uniemożliwiając prowadzenie połowów na dotychczasowych zasadach. Dane z 2018 roku, na 17 bojach pomiarowych bodajże, zanotowano 2 żywe larwy dorsza. Warstwa wody o odpowiednim zasoleniu, gdzie larwa dorsza może się utrzymać, to jest 1,5 metra. Więc nawet jeżeli dorsz się wyciera, to larwa opada na dno i zdycha. Mamy problem tego rodzaju, że mamy brak wody, brak wlewu z Morza Północnego, mamy foki, zanieczyszczenie, tych czynników jest masa, a dodatkowo nas czeka, nawet jakby ten zakaz został zniesiony, budowa farm wiatrowych na Bałtyku i zamknięcie szerokich, najlepszych łowisk.
Na spotkaniu w ministerstwie rybacy dowiedzieli się, że planowany 4-letni zakaz powu dorszy prawdopodobnie niewiele zmieni. Przedstawiciel MIR jasno stwierdził, że wprowadzenie 20-letniego zakazu nie gwarantuje żadnej pozytywnych skutków. Nie wiedzą. Jest tragedia na Bałtyku. Serdecznie zapraszamy na debatę wędkarską z Krzysztofem Plewka, która odbędzie się w niedzielę o godzinie 20 i będzie transmitowana na żywo na naszym kanale na YouTube.